Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Kwiatkowski i jestem początkującym, młodym przedsiębiorcą. Mam firmę, którą założyłem w sierpniu zeszłego roku i którą prawdopodobnie niedługo będę musiał zlikwidować bądź przenieść za granicę. I wyjaśnię pokrótce, dlaczego jestem teraz w takiej sytuacji, jakiej jestem. Mój interes to sprowadzanie cygar za zagranicy i handel nimi w internecie. Jak wspomniałem, Firmę założyłem w sierpniu zeszłego roku. We wrześniu dowiedziałem się, że rząd wprowadza zwiększenie opodatkowania na mój towar, czyli cygara. I to wcale nie małe zwiększenie opodatkowania, bo o 2,5 tysiąca procent. A żeby pokrótce uzmysłowić, jaka to jest różnica. Do tej pory płaciłem przy dostawach podatku akcyzowego około 2800-3000 zł, dzisiaj płacę 65-70 tysięcy, także to jest ogromny wzrost obciążeń, ale nawet, taki, ale nawet taki ogromny wzrost ja jestem w stanie przyjąć, wciąż moja firma jest rentowna, dobrze prosperuje, no generalnie ma się dobrze. Problem polega na tym, że ledwie rok później, kiedy ja się wygrzebuję z tych problemów akcyzowych przy okazji. Niemcy, Czesi, Słowacy, wszyscy nasi sąsiedzi płacą tego tego podatku dużo, dużo mniej, mniej więcej tyle, ile płaciliśmy my przed zmianą. przed zmianą podatkową. Natomiast rząd w, nowej, w, nowo, nowo, nowo powstałej, w nowo powstałym projekcie ustawy planuje zakazać handlu tytoniem w internecie w ogóle. Um, powiem tak: dla mnie to oznacza albo zlikwidowanie, przeniesienie firmy, albo opcją trzecią byłoby zainwestowanie dodatkowych 60-70 tysięcy w lokal stacjonarny, co oczywiście wiąże się z ryzykiem, z wzięciem kredytu. Um, no, i przede wszystkim tym ryzykiem, które, bo nie wiadomo, czy to będzie rentowne, nie będzie rentowne, um, jest to dla mnie bardzo, bardzo trudna sytuacja. I z perspektywy początkującego przedsiębiorcy, e, rząd ma generalnie jedno zadanie: nie przeszkadzać. I niestety tego nie potrafią zrobić dobrze. I boli mnie to tym bardziej, bo na obecnie rządzącą ekipę, partię sam głosowały. Um, I w w obecnej sytuacji mam do wyboru: albo zadłużam się, albo likwiduję firmę, albo przenoszę się do kraju, gdzie interesy prowadzi się bezpiecznie. Nie wiem jeszcze, co przyniesie przyszłość. Liczę, że będę mógł zostać w kraju, który kocham, który uwielbiam, w którym chcę mieszkać i płacić podatki. Liczę, że ten kraj mi na to pozwoli. Tak więc tym dzisiaj się żegnam. Dziękuję Wam wszystkim. Piotr Kwiatkowski. No, i liczę, że do zobaczenia kolejnym razem.